Ile tych dzieci już wychowaliście? Ile tutaj dzieci mieszkało? No przez ten czas no to ponad setka dzieci. Od niemowlaków do starszych się przewinęło przez nasz dom. W tej chwili mamy 6 dzieci. 7 jakby jest przypisane, czekamy. Dzieci z różnymi problemami, z różnymi wadami. Myślę, że te, co były, to były zaopatrzone odpowiednio, były wyprowadzone w miarę, jak się, na ile nam się to udało. Znajdujemy się w rodzinnym domu dziecka, dobrze mówię, tak? I gdybyście mogli powiedzieć, gdybyście mogli się przedstawić, przede wszystkim powiedzieć, ile macie lat. Bardzo proszę, Gerard, pod ciebie zacznę, albo... Joanna i Gerard Wilczek. Mhm. Dochodzimy do okrągłej takiej rocznicy urodzin. To już za parę chwil będzie 60 lat. I szczęśliwie wokół siebie mamy ciągle dużo dzieci. Zadaję zawsze pytanie o wiek, dlatego że zazwyczaj rozmawiam z osobami 40 plus i zazwyczaj takich też mam odbiorców, którzy chcą po prostu wiedzieć na przykład kto kim jest, tak, i czym się zajmuje i właśnie między innymi ile ma lat. Dobrze. Od kiedy prowadzicie dom, taki rodzinny dom dziecka? Rodzinny dom dziecka prowadzimy od 2001 roku. No, tak, tak. Nie. To proszę, od którego? 2013. Rodzinny dom dziecka. A rodzinny dom dziecka, słusznie, tak, bo tutaj pewne pojęcia by trzeba było wyjaśnić. Mhm. Rodzina zastępcza, czy piecza zastępcza jest w formie rodzinnej, tak? I to na samym początku pełniliśmy funkcję zwykłej rodziny zastępczej, później pogotowia rodzinnego, a rzeczywiście od 2012 jesteśmy rodzinnym domem dziecka i to słusznie się tutaj precyzyjnie. Czyli od 10 lat. Tak. Mhm. Ile tych dzieci już wychowaliście? Ile tutaj dzieci mieszkało? No przez ten czas no to ponad setka dzieci, od niemowlaków do starszych się przewinęło przez nasz dom. W tej chwili mamy 6 dzieci, 7 jakby jest przypisane, czekamy. Dzieci z różnymi problemami, z różnymi wadami. Myślę, że te, co były, to były zaopatrzone odpowiednio, były wyprowadzone w miarę, jak się, na ile nam się to udało. Ponad 30 parę adopcji mieliśmy. Dzieci przekonane były do rodzin adopcyjnych. No tak. Niemalże ze wszystkimi mamy kontakt, niektórzy bardziej intensywny, niektórzy tylko w czasie świąt, ale tak mniej więcej wiemy, co się dzieje gdzieś tam i cieszy nas to. A jak się coś dzieje, to znowu jesteśmy trochę zmartwieni, że to coś nie poszło, albo chorzy są i człowiek sobie myśli, no mają swoich rodziców już to. To powinni się nimi zajmować, ale, a nie nasze głowy jeszcze. Ale ciągle jednak pomagamy sobie nawzajem. I ten kontakt... Pomagamy rodzicom adopcyjnym. Pomagamy rodzicom adopcyjnym ciągle, tak. I no, tak to widzimy.
troszcząc się o to dobro dziecka, to nie jest tylko powiedzmy na jakimś tam etapie, ale trzeba też pamiętać o tym, że dzieci mają nie tylko 5, ale później 10, i 15, i 20, a czasami 30 lat. I to są i ciągle są jakieś dla rodziców zmartwienia, a dobrze, kiedy ludzie dzielą je razem, prawda, i potrafią się dzielić i wspierać nawzajem i to. Nie tylko dla rodziców, ale dla dzieci. Dzieci wiedzą, że mają też w nas jakieś oparcie, że nie jest to jakby etap zamknięty, tylko to jest jakby przejście do innego życia, ale jednocześnie no mają jakby swoich rodziców adopcyjnych, ale też jakby nas, wujków, ciocie, że możemy ich też wspierać. Zabieramy ich nawet z nami, gdzieś jadą. Jak już są starsze, to mówimy, że mogą nawet przyjechać do nas na weekend, jeżeli rodzice pozwolą. I też się tak na ferie. Także to no, tak to wygląda. Żeby to było jasne, ewentualnie dla słuchaczy, to jest ten czas, kiedy funkcjonowaliśmy jako pogotowie rodzinne i w ten czas ta większa ilość dzieci przewijała się, która najczęściej trafiała do rodzin adopcyjnych, prawda? Mhm. A obecnie od tych 10 lat ponad jesteśmy rodzinnym domem dziecka i w sposób stały większością dzieci zajmujemy się w naszym domu. Tak? Tutaj dorastają, tutaj zdobywają zawody, rozpoczynają swoje dorosłe życie i tak jak w każdej innej rodzinie. Taki typowo rodzinny dom dziecka, bo niby ustawa mówi, że pieczę zastępcza jest tylko tymczasowa, a to tak troszkę nie jest. I są dzieci, które wymagają, żeby być w pieczy zastępczej. Jakby tak szczerze mówiąc, to już zostają na całe życie u nas. Ja bym chciał właśnie się skupić na tym w tym filmie, ponieważ chyba 2 miesiące temu realizowałem inny dokument z osobami, które mają, jak nazwijmy to w cudzysłowie, zabrane dziecko, tak? Czyli są czasowo albo na stałe pozbawieni właśnie praw rodzicielskich. I chciałbym porozmawiać, jak w ogóle funkcjonuje taki dom. Bo ludzie często mają obawy, że to dziecko gdzieś trafia w jakieś złe miejsce, tak? Że jest gdzieś przetrzymywane. Jak to wygląda? Znaczy, bardzo istotną rzecz chciałbym w tym momencie powiedzieć dla nas osobiście, że po prostu bylibyśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, gdyby rodzice biologiczni dzieci, które są u nas w domu, w sposób faktyczny tak zmienili swoje życie, że sąd zezwoliłby na to, żeby one mogły wrócić z powrotem do swoich domów. I to jest takie bardzo oczywiste, że wszyscy byśmy chcieli, żeby wszystkie dzieci wychowywały się w szczęśliwych biologicznych rodzinach, ale niestety, jak to w życiu bywa, tak nie jest. No, to nie ma tej istotnej zmiany w życiu rodziców, tej zmiany, która była konieczna, żeby dziecko mogło wrócić. Tak? Sąd ograniczając czy odbierając prawa rodzicielskie w uzasadnieniach, no, zwraca uwagę na co trzeba zmienić, ale to się niestety nie dzieje. I stąd te dzieci no, wymagają opieki, ponieważ one też zasługują na szczęśliwe dzieciństwo. Jesteśmy przekonani co do tego, że każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa, do poczucia bezpieczeństwa, do stabilności w swoim życiu, tak? Do poczucia dobrostanu. No i po to my jesteśmy jako rodzinny dom dziecka, żeby to dzieciom zabezpieczyć w tej sytuacji, kiedy biologiczni rodzice tego nie są w stanie zrobić. Nie potrafią zrobić, tak? No, tutaj obserwując, bo zmiana takiego człowieka, któremu odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie, żeby zmienił swoje życie, to musi uznać, że to jest po jego stronie problem do rozwiązania. I to tak naprawdę jestem przekonany, że to
wymaga takiego wewnętrznego oczyszczenia się też. To też trzeba przyznać się, że to z mojego powodu dziecko zostało mi odebrane. Nie z powodu sądu, nie z powodu jakiejś pani z opieki społecznej, czy też czasami jak nas się obarcza, to, że to z powodu rodziców zastępczych odebrano lub ograniczono prawa, ale to z mojego powodu. To ja krzywdziłem swoje własne dziecko do tego stopnia, że sąd postanowił mi je odebrać i to musi nastąpić takie wewnętrzne oczyszczenie w człowieku. W tej osobie, tak. Musi zapłakać nad tym, co się stało w jego życiu, w życiu dziecka. Tak. Jeżeli to się nie wydarzy, to też nie ma później szansy na taką skuteczną zmianę. A powtarzam, no bylibyśmy najszczęśliwszymi ludźmi, gdyby to się faktycznie wydarzyło u tych rodziców biologicznych. Ta skuteczna, prawdziwa zmiana, to oczyszczenie wewnętrzne, tak żeby dzieci mogły z powrotem do siebie wracać. No a my jesteśmy w tym momencie potrzebni, bo gdzieś to dziecko ma wzrastać, gdzieś się ma rozwijać w poczuciu bezpieczeństwa, gdzieś ma się spokojnie uczyć, czyli ma się spokojnie bawić, ma rozwijać swoje zainteresowania, pasje w życiu, po to, żeby stać się później pełnowartościową taką osobą w społeczeństwie, która sama realizuje swoje własne pasje, która sama się zaczyna wychowywać, do tego chcemy doprowadzić, prawda, żeby no i po to jesteśmy, jako rodziny nam dziecka, żeby się zaopiekować w ten sposób dziećmi, żeby one były w przyszłości szczęśliwymi, dorosłymi ludźmi. A w tej chwili ile dzieci jest w domu? No mamy dwójkę usamodzielniających się dzieci, studiujących i w tej chwili obecnie szóstka dzieci przebywa u nas w rodzinnym domu dziecka na co dzień. No to są dzieci w wieku tak od 17 do 5 lat. 6 lat. Wokół tego całe nasze życie, prawda, się kręci. Kwestia szkoły, zainteresowań sportowych, muzycznych. Dla mnie to, ja o tym powtarzam, ponieważ jest to bardzo ważna rzecz właśnie, żeby dzieci mogły się rozwijać, to te pasje, które trzeba najpierw dostrzec, a później pozwolić im. I to nam tutaj ten cały czas pracy w rodzinnym domu dziecka zajmuje właśnie. Czy ta rozpiętość wiekowa właśnie tych dzieci w jakiś sposób przeszkadza w realizacji tych zainteresowań? Jak to wygląda? Nie. Ja zawsze się śmieję, że jak są dzieci w domu i przychodzi na przykład, w tej chwili tak nie mam aż jak ten, ale jak kiedyś, no to jak nowe dziecko przyszło, no to myśmy mieli połowę mniej roboty, bo jakby te dzieci, które już były, pokazywały tym dzieciom, które przychodzą, że tutaj jest bezpiecznie, że tutaj można być spokojnym. I te dzieci jakby starsze tym młodszym pokazują, jak jest, jak się żyje. Bo tak naprawdę to jakoś tak zawsze chcieliśmy pilnować tego, że jak już mamy starsze dzieci, żeby były trochę młodsze przyjmowane, żeby ta jakby naturalna kolejność była zachowana, żeby nie było starsze dzieci przychodzą, a są młodsze w domu. To jest jakby tak, natura tego tak nie widzi. A jak jest na odwrót, to jest to łatwiejsze i... Do zaakceptowania przez dzieci, prawda? Że to gromada dzieci to wcale nie jest mnożenie obowiązków, czy mnożenie uciążliwości. Przed chwilą chociażby tutaj jest z kim pograć w warcaby, jest z kim puzzle poukładać, tak? I to chętnie bawią się, dzisiaj mamy niedzielę, to tym bardziej starsze dzieci z młodszymi i to jest duża korzyść, że w gromadzie dzieci się wychowują. A ja chciałam jeszcze dodać do tego, jak dzieci
przychodzą, albo jak to się dzieje. Tak naprawdę bym powiedziała, że przez te 20 lat ponad uważam, że te dzieci są może za późno jakby przez sąd odbierane rodzicom, bo ci rodzice już za daleko po prostu zaszli. Oni nie umieją się pozbierać, oni szukają wszędzie, że tak powiem, winy, tylko nie u siebie, a rodzic, który by był na samym początku tej drogi, to mi się wydaje, żeby prędzej się pozbierał i prędzej można by było, jakby żeby to dziecko wróciło. Ja mówię, na chwilę, żeby tylko wziąć, żeby ten rodzic się otrząsnął, żeby popatrzył w lustro, źle robię. A często jest tak, że te dzieci są przez długie lata z rodzicami, którzy mają sami problemy ze sobą i tak naprawdę ja mówię, my dostając takie dziecko, nie wiemy, w co mamy ręce włożyć najpierw. Bo jest, jak to mówią, trzeba najpierw nakarmić, ubrać, zabezpieczyć ciepło i byt, a potem dopiero patrzeć, żeby się uczył dobrze, albo żeby w ogóle jakieś pasje rozwijał. Także uważam, że teraz właśnie, są koordynatorzy rodzin, że koordynatorzy rodzin prędzej powinni reagować na to, że popatrzeć na to, że jeżeli bym to dziecko wzięła i bym pracowała z tym rodzicem, to bym miała większy efekt niż jakby cały czas to dziecko jest tam, niby pomagają, albo coś się tam dzieje, albo się nie dzieje i to wszystko jest za późno jak dla mnie. Za późno jest reagowanie, bo na przykład mieliśmy dziewczynę, która przyszła w wieku 12 lat, kiedyś siedząc na dworze tam z młodszymi dziećmi, ona mówi, ciocia, a dlaczego mnie zabrali, jak ja byłam taka mała? A ja mówię, a dlaczego? No bo mnie zawsze było źle, a może wtedy mama by się poprawiła szybciej. Tak, może ta refleksja była. A jak mam 12 lat, to już po prostu już tak daleko to wszystko poszło, że to już nie było szans, no przykrością, ale mama po prostu zmarła później, bo już nie było szansy, żeby ją ratować. Jak to wygląda, kiedy dziecko przychodzi do was? Jakie jest jego zachowanie? Jak takie dziecko reaguje na taką zmianę? Bo dla niego to jest zmiana radykalna, tak, prawda? Tak. To jest bardzo ważny moment w życiu dziecka. I do tego momentu musimy się dobrze przygotować. To jest ważna sprawa, żeby było odpowiednie miejsce dla tego dziecka, w odpowiednim pokoju. O to wszystko trzeba zadbać wcześniej. I też najważniejsze są te podstawowe rzeczy, takie związane z poczuciem bezpieczeństwa, tak? Żeby się poczuło u nas bezpiecznie. To też ważna jest jakaś taka ważna, delikatna obserwacja dziecka i na jej podstawie odpowiednie działania. Tutaj proste rzeczy działają. Kwestia tego, że w domu jest ciepło, że powiedzmy nie ma hałasu, że jest regularny posiłek, że jest pora na zabawę, jest pora na sen. To są rzeczy, w których dziecko szybko poczuje się, zaczyna czuć się bezpieczne. Tak? I też to uważamy, że dzieci to sobie zaczynają doceniać, bo często przychodzą z takich środowisk, że żyły w wielkiej niepewności, czy dzisiaj będzie spokojnie, czy nie będzie awantura, czy będzie co jeść, czy będzie ciepło, a więc to są rzeczy takie, które kiedy dzieci trafiają, no od razu zaczynają budować poczucie bezpieczeństwa. Boimy się, martwimy najczęściej o to, jaka będzie reakcja na tą rozłąkę z rodzicami biologicznymi, z tym środowiskiem, w którym żyło. Ale co z naszego doświadczenia wieloletniego zauważyliśmy, że dzieci czując tą istotną różnicę, powiedzmy, radzą sobie z tą rozłąką o wiele łatwiej, kiedy czują się bezpiecznie.
w nowym środowisku. I tutaj też sprzyja temu ta większa ilość dzieci, która wychowuje się u nas w domu. Dzieci szybko zauważają, że nie tylko one są w takiej sytuacji, a znajdują zaraz też w dzieciach osoby sobie życzliwe, bratnie dusze, tak? I to jest o wiele łatwiej wtedy, tak? Ale to jest bardzo ważna chwila, bardzo ważny moment. Zawsze się tego boimy. Zawsze się tego boimy, zawsze obserwujemy, przyglądamy się, rozmawiamy ze sobą, jak postępować. Tak, no, różne rzeczy. W pierwszy dzień przyjęliśmy czwórkę rodzeństwa i pierwszy dzień żona zrobiła kolację, postawiła na stół, a najstarsze dziecko z tej czwórki rodzeństwa uciekło do góry i płacze. No i dopytujemy się, o co chodzi, a ona mówi, że tego jedzenia na stole jest za mało. Że to ona jako najstarsza i szybko się zorientowaliśmy, to były początki naszej działalności. Czy trzeba coś zmienić? Że trzeba coś zmienić, inaczej zrobić. I każde dziecko dostawało swoją porcję na swój talerzyk, a na środku była dokładka, tak? I to taka drobna rzecz, ale z własnej obserwacji, żeby tak, to sobie, nam trudno sobie wyobrazić sytuację, że w domu nie ma jedzenia, tak? Tą jedzenia. No, jak przyszła Natalia, to się bawiła wodą. No tak, że nie ma prądu w domu, albo że nie ma bieżącej wody w domu. Światło zaświecone. Trudno nam takim większości słuchaczy, nie rozumie takiej, gdzie to tak można żyć, ale niestety dzieci, które przyjmujemy pod nasz dach, mają taką też sytuację, że brak prądu, brak wody bieżącej, brak jedzenia, brak ciepła, awantury. To w dzisiejszym świecie ciągle się jeszcze dzieje i to prawda. Właśnie często w komentarzach pod filmami mam takie wypowiedzi, że jak ktoś ma dużo dzieci, to jest patologia. No ale wy w tej chwili macie dużo dzieci w domu, tak? Tu nie ma żadnej patologii i można normalnie funkcjonować razem ze sobą. No to jest kwestia przyzwyczajenia. Tak, jak to działa? No, ale ja jestem dumny, bo jak już w ten sposób operując, to nasze patologiczne dzieci potrafią grać na instrumentach, prawda? Rozwijają się w szkole muzycznej, są bardzo dobrymi sportowcami, są bardzo dobrymi uczniami, więc jeżeli tak ma wyglądać patologia, no to ja się na to zgadzam, tak? Niech tak będzie, można w ten sposób o nas mówić. Jesteśmy dumni, że nasze dzieci tak stopniowo właśnie, że rozwijają swoje pasje, prawda? Taneczne, teatralne, muzyczne, sportowe. I tutaj są przewodniczącymi samorządu szkolnego, tak, czy angażują się społecznie, się angażują w młodzieżowej radzie, angażują się, no jeżeli tak ktoś miałby uważać, że to patologia, to ja się zgadzam, może okay. Tak być. Okay. Jak wy jako rodzice, tak, bo przecież można tak śmiało was nazwać, jak sobie fizycznie z tym dajecie radę? No bo to jest duże obciążenie, tak? To jest ileś tam posiłków, to jest ogromne pranie, to jest ogromne sprzątanie, jakaś logistyka, czyli zaopatrzenie, jak się idzie do sklepu, to się nie wraca z jedną siateczką, tylko tego musi być znacznie więcej. Jak to wygląda od takiej technicznej strony? Jak w normalnym domu, trzeba ugotować, tylko nie garnek. Mały, tylko duży. Okay. I nie trzeba tam włożyć jedną marchewkę, tylko trzeba 5 marchewek obrać i 3 kilo ziemniaków. I to jest kwestia tego, że człowiek jakby... My mieliśmy, no sami mamy swoich czwórkę dzieci biologicznych, także myśmy zawsze mieliśmy dużo. Że tak powiem, no dużo, niedużo, no bo nasz syn najmłodszy miał 5 lat, jak zaczęliśmy być rodziną zastępczą, także myśmy cały czas mieli ten tryb taki, że nie mieliśmy czasu takiego... Ale musi być
duży samochód, niestety, i ze względu na wyjazdy i na zakupy. Musi być porządna, mocna pralka na większą ilość kilogramów. Koniecznie musi być suszarka, bo dom z wilgoci nam by tutaj pewnie cały zagrzybiał, jeżeli by. Musi być zmywarka ze względów też nie tylko, powiedzmy, jakichś tam, ale też higienicznych, tak? No tak. No to trochę ten dom musi inaczej funkcjonuje jak większość, że to są rzadkie rzeczy konieczne, żeby tą ogarnąć to wszystko, ale to też pewnego rodzaju zaradność taka, której w życiu nabraliśmy, no zawsze mając gromadę dzieci koło siebie i to trzeba to... Ale w tym wszystkim też nam dzieci pomagają, bo też chcą pomagać i jakby pomagają, bo... widzą, że to trzeba to zrobić, czy tamto już. I to jest nawet wychowawcze. Są pewnego rodzaju dyżury w kuchni, tak? Kwestia sprzątania większego w sobotę. Starsi jak najbardziej tym się zajmują. Jestem zadowolony i dumny też, że chłopcy nasi, powiedzmy kilkunastoletni, potrafią sobie też śniadanie przygotować, tak? Potrafią to też zrobić dla innych. To jest umiejętność, która na całe życie, kiedyś jak mając sami swoje rodziny, to im się sprzyda. Jak znalazł, gdzie te umiejętności też w takim domu poczekają, nabędą. Kiedy będzie kolacja, tylko co mamy zrobić? Tak, to już w pewnym wieku, tak. No, malutkie dzieci, owszem, to nie ma o czym mówić, tak? Ale tutaj dorastające dzieci, nastolatkowie, to wszystko powinni tu... Kwestia niedzieli, kwestia ciasta, upieczenia jakiegoś na niedzielę czy na święta. To na święta to już w ogóle. A na święta to w ogóle. Święta to jest najprzyjemniejsza chwila w rodzinnym domu dziecka. Bo to już te przygotowania od pieczenia pierników, prawda, od... Pierników pieczemy co najmniej z 6 do 10 kilo mąki. No to można sobie wyobrazić, jaka no to jest praca. I w tym uczestniczą wszyscy, od najmniejszych do najstarszych. Od pieczenia do lukrowania i później to wszyscy jedzą. Wasz dzień o której godzinie się zaczyna? A wcale tak wcześnie nie. No to zależy od dojazdów dzieci do szkoły jeszcze, tak? Mm-hmm. Ale to... Przed siódmą. Ale długo siedzimy w nocy. Ale no to... wieczorem się za to tak... Bo wtedy jest chwila taka dla siebie, jak dzieci idą spać. Bo to też musi trochę być. Trochę, że jak to mówię, ja zawsze mówię trochę przewietrzyć głowę, coś innego. Włożyć do niej nie tylko cały dzień te sprawy takie domowe. To tak jakby dla psychicznego zdrowia. Żeby zrobić reset, tak. Tak. Co się dzieje w sytuacji, kiedy nagle rodzic biologiczny chce niespodziewanie spotkać się z dzieckiem, które jest u was? Niespodziewanie to znaczy jak? To znaczy, no często te osoby w jakimś poczuciu krzywdy, tak, że to dziecko zostało zabrane, no, postanawiają wziąć sprawy jakby w własne ręce. Czy to się odbywa w ogóle... Przez PCPR, tak? Że jeżeli chce się spotkać, czy jest taka możliwość, że nagle stanie pod waszym oknem, pod waszymi drzwiami, zapuka i czy jest możliwość właśnie widzenia się dziecka? Tak, no to już nie bywało. Bywało tak, że zimą, kiedy odśnieżałem wjazd do domu, to przyszła pani, mama o 7 rano i ona tutaj przejazdem. I ona by chciała się spotkać ze swoim dzieckiem. Ja zwróciłem uwagę, że to jest trochę nie tak, ale no, jak już pani tutaj jest, to pozwoliliśmy na to spotkanie, ale później pani tutaj w sklepie obok mówiła, że no, była jeszcze coś przed tym jeszcze tam
prawda, kupili do picia. No, to taka była wizyta nie na miejscu po prostu. No, należy się umówić, tak? Trudna sytuacja. To jest tak. Trudna sytuacja, no, to jest trudna sytuacja, należy się znaczy, umówić. I my przede wszystkim dzieci trzeba też przygotować. Nie aranżujemy tych spotkań w domu u siebie. To jest, od pewnego to czasu, jest tak. Jakby dla też komfortu pozostałych dzieci w domu. Czy jest tutaj enklawa i tak, te dzieci mają tak. być tutaj to bezpieczne? Jest, tu jest to miejsce, które te dzieci mają jakby zagwarantowane, że tutaj im się nic nie stanie, nikt ich tu nie nachodzi, bo muszę powiedzieć, no z tym rodzice różnie reagują, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Mieliśmy nawet takich rodziców, dziadków, którzy nam nawet grozili i że nas tu pozabijają albo podpalą, albo to jest takie trochę dla nas też niekomfortowe, także teraz w tej chwili jest jakby PCPR organizuje to wszystko i jeżeli jest taka możliwość i jest takie wskazanie, no. że to dziecko może się widywać z tym rodzicem, bo często jest tak, że rodzic też spotykając się z dzieckiem, on chce się przedstawić w super świetle. Te dzieci, one mają świadomość tego, że było tak, jest teraz tak. Ci rodzice opowiadają, że na przykład oni już super mieszkanie zrobili i ten, i pracują. A to wcale jest tylko takie ich, że tak, pobożne życzenie, bo to jest jeszcze daleko, daleko. Nie idzie to w parze z rzeczywistością. Nie idzie to w parze. I te dzieci bardzo to przeżywają, bo ci rodzice obiecują im różne rzeczy. Nie dochodzi do skutku. To dla dziecka jest bardzo ciężkie, bo to rodzic mówi. Bo jak ja bym mu to powiedziała, to byś tam machnął ręką, a to tam się i tak nie znasz na tym. Ale jak to rodzic powiedział, dla dzieci rodzice są jednak najważniejsi mimo wszystko. Ale dla nich byłaby najważniejsza ta istotna poprawa tego rodzica, tak? To jest dla nas też kluczowa. W kodeksie rodzinnym jest mowa o dobru dziecka, tak? I teraz my się zastanawiamy ciągle, co jest dobre dla tego dziecka, tak? No, narażanie go na ciągle takie, że znowu rozdrapywanie jego ran, bo nic się nie zmienia w życiu rodzica, tak? Co pozwoliłoby, żeby dziecko mogło wrócić z powrotem. A bywają obietnice, bywają tylko, no, ktoś mówi o swoich chęciach, ale to zbyt mało. Za tym muszą mieć pewne fakty. A dziecko pewnych rzeczy nie rozumie. Jest rozdrapywane. Jego serce jest ono. Nim się przekona, że to są puste słowa, to trochę czasu mija. I to jeżeli te kontakty mają prowadzić do tego, że dziecko, że rodzic zmienia swoje życie, poprawia swoje życie tak, żeby w konsekwencji dziecko mogło do niego z powrotem wrócić, jesteśmy jak najbardziej za tymi kontaktami i niech one się dzieją wtedy jak najczęściej po to, żeby te więzi na nowo odbudować, tak. Żeby je odbudować, tak. Natomiast jeżeli nic się nie wydarzyło w życiu rodzica, co zmienia sytuację dziecka, tak, i możliwości powrotu, no to często są to dla niego bardzo traumatyczne przeżycia, gdzie no z jednej strony deklarujący rodzic o miłości, o trosce, ale za tymi słowami o miłości, o trosce nie idą żadne zmiany. Nie idą czyny. Nic się nie dzieje tutaj. Tylko są to puste słowa, niestety. Przykro bardzo. Rodzice często jakby wynajmują albo z urzędu dostają adwokatów. Ja się śmieję już ostatnio, że ci adwokaci to są biedni, bo oni muszą za pieniądze kłamać. Bo mówią różne rzeczy, że rodzic to zrobił, to. No dobra, on to zrobił na 5 minut przed rozprawą, a potem dalej jest tak, jak było, nie? I się no, śmieję, ci adwokaci tak. Nigdy nie są tacy biedni, tak prawdę mówiąc. Znaczy, oni są biedni, bo no, w takiej sytuacji są. W takiej sytuacji, bo mieliśmy już taką sprawę, że już adwokat na sprawie sądowej powiedział, że nie, że on już w
po prostu rezygnuje, bo on nie może dalej nie tego może. Ciągnąć. Tak zmienię temat, żeby nie ciągnąć tych smutnych jakby rzeczy. No bo tak, jeżeli są dzieci w rodzinie, to trudno o sympatię, to jest po prostu jakieś tam rodzinne powiązanie, tak? Natomiast... Sympatię do? Pomiędzy dziećmi, o to mi chodzi. Co się dzieje, kiedy na przykład w takim rodzinnym domu dziecka, no mamy nastolatków, którzy nie są... Konflikt. Nie chodzi mi o konflikt, chodzi mi o sympatię, jakieś miłostki, jakieś takie zauroczenia. Czy to się zdarza, czy to jest możliwe w ogóle? No, tu jest prosta rzecz. My tutaj następują więzy rodzinne, a w ten sposób tłumaczymy, że to no, oni się przyjaźnią i to nam się bardzo podoba, i chłopcy, mhm. dziewczynami również. Ale my podkreślamy w wielu miejscach, że jesteście rodzeństwem takim przyszywanym, i to w sensie prawa też nie jest... Otrzymaliśmy, nie mieli takich... Nie mieliśmy takich problemów, ja wiem, że w innych o tym, tak. Ale mamy to, tak, bo to przed oczyma, ciekawe, pilnujemy pewnych rzeczy, mówimy i cieszymy się z tego, że są między nimi rodzinne relacje, i o tym powtarzamy, ale to powinny być rodzinne relacje. Tutaj to nie jest miejsce na inne relacje. To, Znaczy nie, ja absolutnie nie mam na myśli żadnych skrajnych sytuacji, po prostu, po prostu no, czasem zdarza się, że ta młodzież, znaczy zdarza się, ta młodzież po prostu dojrzewa dzisiaj szybciej. Nie mieliśmy takiej sytuacji u nas w domu. No. Ja wiem, że tam w innych rodzinach, gdzieś tam w Polsce, to tam słyszałam, że syn biologiczny z dziewczyną, która była w rodzinnym domu dziecka, że tam... To jest samo życie, i o tym trzeba pamiętać. To z tyłu głowy trzeba mieć zawsze, tak? Tak. Że takie rzeczy mogą mieć miejsce. I rozsądny tam... rodzic no, będzie pewnych rzeczy też pilnował. No. Tutaj mieliśmy taką sytuację no, do rodziny zastępczej, żeby przyjąć na przykład prostytuującą się 15-latkę, tak? No to pani sędzia mówi, no ale przecież wy jej nie przyjmiecie. Ja mówię, no oczywiście, że nie przyjmiemy, pani sędzio, bo my mamy gromadę dzieci w swoim domu i musimy strzec pewnego porządku, i to nie dalibyśmy. Prawodawca tworzy też rodziny specjalistyczne, i w takiej rodzinie specjalistycznej takie jedno dziecko może zafunkcjonowało całkiem dobrze, i to byłoby jakieś tam rozwiązanie. No i tutaj sędzia się cieszy, no ale a dom dziecka mi przyjął. To dziecko, tak? A się pytam, a pani sędzia pomyślała o reszcie dzieci w tym domu dziecka, tak? No właśnie. Jaki to będzie miało wpływ na resztę tego towarzystwa? Więc tutaj, no, to jest trudny temat musimy o tym pamiętać. Ale tak jak mówiliśmy, my też pilnujemy, żeby te dzieci były tak jakby... Nie było w starszych z młodszymi, tylko żeby jak przyjmujemy, żeby to było... Żeby była jakaś gradacja. Gradacja, żeby to nie było... Wiadomo, to jest wszystko, co ludzkie, nie znam obce, ale no jak na dzień dzisiejszy my mamy rodzeństwo dość liczne, także tutaj jest... Nie. Jak to wygląda, bo... jesteście ludźmi religijnymi. Ja potem tutaj zrobię przebitki z tego mieszkania i z tego domu i pokażę troszeczkę, jak jesteście zorganizowani. Czy zdarzyło wam się przyjąć na przykład dziecko innego wyznania niż na przykład katolickie, bo jesteście katolikami, prawda? Zdarzyło nam się przyjąć dziecko nieochrzczone. Mhm. Sami nie czuliśmy odwagi w tym, żeby je ochrzcić, ale ponieważ poznaliśmy biologicznego wujka tego dziecka, tak? Kuzynem mamy, i ten temat poruszyliśmy, czy to, jak to wygląda u nich w rodzinie, i się okazało, że dziadek naszego przyjętego dziecka był chrzestnym tego wujka.
No i zadaliśmy wprost pytanie, no ale słuchajcie, jak gdybyśmy chcieli ochrzcić, czy wy bylibyście chrzestnymi dla tego dziecka? No i oni się zgodzili. To w takim układzie jak najbardziej. No jest z tym problem. No, musielibyśmy się nad tym zastanowić, tak? Chociaż ja jestem na tyle tolerancyjny i otwarty, że gdybym miał dziecko, nie wiem, protestanckie, bo to może najbliżej tutaj na naszym terenie, to ja jestem gotów też, powiedzmy, uczestniczyć i w tamtym życiu religijnym, tak? Bo wiesz, Gerard, poszerzając swoje własne horyzonty, tak? Bo jesteśmy teraz w obliczu wojny na Ukrainie i jest coraz większe prawdopodobieństwo, że właśnie będzie wiele dzieci prawosławnych, tak? Tak. Wyznania prawosławnego trafiało do właśnie takich domów jak wasz, gdzie właśnie no, jest różnica pomiędzy Kościołem katolickim a... To jest taka 10% różnica, ja bym to tak w procentach określił. Okay. Ja akurat się już zetknąłem z tym tematem, bo pracuję też w szkole i imię Ojca i Syna i Światowo Ducha. Ten sposób żegnania mi jest dobrze znany. Ja z wielkim szacunkiem go wykonam jak nasz katolicki sposób żegnania. W liturgii prawosławnej, kiedy słyszę Hospody pomiłuj, tą wspaniałą taką chrześcijańską, najstarszą modlitwę, no to tutaj ja bym znalazł 90% wspólnych elementów pomiędzy naszymi kościołami, mówiąc świadomie o to, o czym co nas się dzieli. Ja proponowałem dziecku chodzącemu do szkoły, że ich zawiozę na święta wielkanocne do cerkwi w Kędzierzynie. Jeżeli tylko mama będzie chciała tego dziecka, to ja oferowałem swojego busa, że ich tam chętnie zawiozę. Także taką otwartość i wrażliwość mam dużą. Tutaj Janusz Koczak, ja pisałem pracę magisterską z pedagogiki, porównywałem Janusza Koczaka z świętym Janem Bosko. A Janusz Koczak, kiedy budowano nowy sierociniec, tam oburzano się, że kaplica miała być w tym nowym sierocińcu, a Koczak bronił tej kaplicy, mówił, że to jest barbarzyństwo zabierać dzieciom, które już nie posiadają swoich własnych rodziców, prawo do czczenia Boga, który jest ojcem, tak. A więc odebrać jeszcze dziecku taką... To jest ostoja, ja często też dzieciom mówię, że nas kiedyś zabraknie i co nam w życiu zostaje, a tutaj w tym kontekście my się martwimy o dzieci, które wychowujemy, ale jest wielką dla mnie nadzieją, że jest jeszcze ktoś, kto się o nie wszystkie martwi o wiele bardziej ode mnie. To się troszczy, tak. Że się troszczy o wiele bardziej ode mnie. I to jest wielka nadzieja w tym, co robimy, że my w tym wszystkim nie jesteśmy sami i nie jesteśmy bezradni, tak jakby można rzec. No to może tak pozostawiając taką wrażliwość na to, że my się wszyscy różnimy, że dzieci się różnią, tak? No i to może tyle, tak. No. Tak na zakończenie, to będzie ostatnie pytanie, ale takie bardzo złożone. Jest wiele osób, które podejmują decyzję o właśnie założeniu takiego domu, tak? Rodzinnego, domu dziecka. Oczywiście te osoby muszą spełnić jakieś tam warunki bytowe. Co moglibyście na zakończenie powiedzieć tym jakby nowym, świeżo upieczonym rodzicom, którzy się podejmują takiego trudu, którym się być może wydaje, że to wcale nie jest takie skomplikowane. A przyjdą do nas do domu. Zapraszamy ich do powiemy o wszystkim, bo nie może się tu nie udać wszystkiego powiedzieć, ale ja chcę powiedzieć, jak już tak dotknęliśmy Ukrainy, że to jest tak, że to, co tam się dzieje, jest czymś okropnym. Patrząc na to, ja się z tym nie mogę pogodzić, tak? Chcę jakoś w tym pomóc. Ci ludzie zasługują na normalne i szczęśliwe życie, jak wszyscy inni, bo są ludźmi. To jest już sama wartość w sobie, tak? Tak. I
Z rodzicielstwem zastępczym jest dokładnie tak samo. Są dzieci, w Polsce jest ich 75 tysięcy, w naszym powiecie tutaj jest ponad 300, które nie mogą się wychowywać w swoich rodzinach biologicznych z wielu różnych powodów. I to jest jakaś ich krzywda, którą ja widzę i chcę jej zaradzić, tak? Widząc krzywdę ludzi na Ukrainie, ludzie widząc, chcemy coś zrobić. Robimy zbiórki, jeździmy z darami, żeby im pomagać. Przyjmujemy ich do swoich domów, tak? Niektórzy nic nie... Pozostaje, modlą się ewentualnie za tych ludzi. Tak też wiem, że ludzie walczą i czują się, jakby byli tam częścią tej wojny, bo modlą się za tamtych ludzi. No, podobnie z rodzicielstwem zastępczym, że tutaj widzę te pokrzywdzone dzieci, którym trzeba pomóc. Można je przyjąć do swojego domu, tak jak tutaj mamy rodzinny dom dziecka. Można im pomagać na różne sposoby, a będąc lekarzem na przykład, większą uwagę im poświęcić, będąc trenerem piłkarskim, większą im poświęcić, będąc nauczycielem w szkole, dać im więcej serca i czasu i poświęcenia. Każdy może coś, widząc ten problem, można zamknąć oczy i nie dostrzegać, prawda? I tutaj tym, którzy chcieliby, to muszą być tacy, którzy widzą problem i się zastanawiają, co pomóc, jak zrobić. No można otworzyć swój dom właśnie i miejsce przy stole, miejsce w pokojach, mieć czas dla nich w czasie zabawy, w czasie świąt, w czasie ferii. Rodzicem zastępczym też musi być ktoś, kto lubi to, co dzieci lubią, tak? Aktywność wszelkiego rodzaju, dzieci są aktywne, a więc no, musi lubić też różnego rodzaju aktywności, tą fizyczną, sportową, teatralną, muzyczną. To ja w takim momencie, to ja nie wiem, kto więcej korzysta na tym, czy dzieci, czy ja, bo ja te aktywności lubię i kiedy mam możliwość razem z dziećmi w nich uczestniczyć, to też trzeba się tak przyjrzeć właśnie, bo czymś bardzo ważnym właśnie jest to, żeby się, ja już o tym mówiłem, żeby się samorealizować, żebyśmy, każdy z nas się sam realizował, tak, a więc czuję potrzebę, otwieram drzwi, realizuję się jako rodzic, jako ojciec, jako matka. Mamy takie naturalne potrzeby, one są wpisane w całkiem naturę człowieka. Przekazać to dzieciom, żeby umiały się w życiu realizować, tak, będą szczęśliwe, tak. Jeżeli coś w sobie takiego mamy, to się nadajemy na rodziców zastępczych, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. I to jest jakby w moim odczuciu rzecz najważniejsza. No potem te warunki są koniecznie potrzebne. No, musi to być jakaś przestrzeń w domu, prawda? Ludzie będą wchodzić ciągle na siebie, nie będzie dobrze. Każdy musi mieć tam jakiś swój własny kącik. No to trzeba też sobie jakoś poukładać, tak całkiem na żywioł nie można pójść tutaj, to rozum. Rozum jest taką podstawową rzeczą, prowadząc rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka. Którego tak nie powiedziałam. Serce, że niekiedy, tam ludzie podkreślają, że to serce. Że niekiedy jest tak. Tylko, że bardzo trzeba uważać, bo tak jak mówiliśmy, dzieci przychodzą z bardzo różnym bagażem. I niekiedy się wysypują z tej walizki olbrzymie głazy i dorośli sobie nie umieją z tym poradzić. I to trzeba otwarcie powiedzieć, że są przypadki, że niestety nam jakby mieliśmy jeden taki przypadek chłopczyka niedużego, 6 lat, 5 lat miał. I to był naprawdę ciężki kaliber, poraniony przez dorosłych i my później jako dorośli też musimy to umieć jakby wziąć na klatę i to odkręcić. Pewna wiedza, pewne szkolenia też się, rozum też jest potrzebny tutaj bardzo mocno. Tak, ale tak jak mówię, są dzieci niektóre bardzo obciążone i bardzo, że tak jak mówię, że za późno gdzieś jest ten ruch, żeby odizolować troszkę od rodziców, którzy naprawdę potrzebują wsparcia i pomocy.
a w tym czasie to dziecko, że można było trochę wyprowadzić, a jeżeli to jest zbyt późno, to po prostu niekiedy się to nie udaje. To jest życie, tak? Taką gotowość na niespodzianki każdy rodzic zastępczy musi mieć. Czyli nie ma recepty. W sobie nie ma recepty jednej. Niemniej poszerzać swoje horyzonty, swoją wiedzę jest czymś bardzo ważnym. Odnalezienie jakiejś swojej grupy wsparcia dla siebie tutaj w ramach Stowarzyszenia Dobra Rodzina, które założyliśmy, też proponujemy ludziom taką grupę wsparcia. Jest to bardzo ważna rzecz w naszym przypadku, żebyśmy też w jakiejś grupie ludzi, którzy podobnymi historiami żyją, wymieniali się doświadczeniami. To jest bardzo, no nie można, zostając rodziną zastępczą, nie powinniśmy się zamykać, powinniśmy się otwierać na innych, powinniśmy wchodzić jednak w kontakty z innymi. Ale z mądrymi pomagaczami. Mądrymi pomagaczami, tak. Bo są ludzie, którzy po prostu wejdą zaangażują. Bo pomagając też trzeba brać odpowiedzialność, tak. To też jest bardzo ważne. Bo kto za to wszystko weźmie odpowiedzialność, jeżeli idziemy w jakąś stronę? Pomagają tak, że później my mamy jeszcze więcej roboty niż przedtem. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, Gerard, odpowiedzialność, żeby brać właśnie za to, co się mówi, za to, co się robi. Tak, to jest najważniejsze. Tak, jeżeli chcę komuś pomóc, to biorę odpowiedzialność za to moje pomaganie, tak. Bo później my musimy odpowiadać i mamy kłopoty, mogą być. No różnie to bywa. Musimy później to zbierać, można tak powiedzieć. Przynajmniej Wam dziękuję za ten wywiad. Mam nadzieję, że to będzie film światopoglądowy, który zmieni jakby postrzeganie właśnie takich domów wśród odbiorców i że spotka się to z otwartym sercem, tak, tych ludzi, że to nie jest nic złego, że to jest najlepsze wyjście, jakie może być dla tych dzieci, jeżeli są w kryzysie, tak? O, bardzo byśmy chcieli, bo już się zbliżamy, że tak powiem, w wiek emerytalny, a młodych ludzi nie ma, bardzo mało. Chcielibyśmy, żeby ktoś jeszcze... Żeby się znaleźli. Młodzi ludzie, którzy czują tą pasję w byciu mamą, bycia tatą, realizowaniu się w tym. My to czujemy, że to daje dużą satysfakcję. I przypuszczam, że są też tacy, którzy chętnie by się tego podjęli, a w jakiś tam sposób kontakt z nami też jest możliwy, żeby powiedzieć, jak to i zobaczyć, jak to faktycznie wszystko. Ale też zapraszamy ludzi, którzy by chcieli pomóc takim ludziom, jak rodzinom zastępczym albo rodzinom domu dziecka. Bo też na pewno są tacy emerytowani nauczyciele. Niekiedy mówimy o potrzeba nam dla dzieci jakichś korepetytorów, albo nawet mają mniejsze dzieci, a chcą gdzieś wyjść i też nie ma przy kim zostawić tych dzieci. Nie? Mhm. Też by było fajnie, jakby coś się znaleźli, tacy przyjaciele domu, jak to się mówi. Ja dla jakiegoś takiego uzasadnienia jeszcze, powiedzmy, istnienia rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, to chciałbym tyle powiedzieć jeszcze, że jestem z zamiłowania ogrodnikiem i nauczyłem się od własnego ojca szczepienia drzewek. Tutaj jeszcze troszeczkę sąsiad, który już nie żyje, troszeczkę tutaj jeszcze mi pomógł i to też jest tak, że na tym samym pniu mogą wyrosnąć, czerpiąc soki z tego pnia, różnego rodzaju owoce. I u mnie w sadzie tak jest, można przyjechać, przekonać się, że to działa, że to funkcjonuje. To jest możliwe. To jest taka w naturze realny dowód na to, że uzasadnienie, że rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka są potrzebne. A przed szczepieniem stary mój sąsiad Zbyszek mówi: słuchaj, ale jak szczepisz drzewka, to pamiętaj, że musisz się przeżegnać przed tym. Ja mówię: no Zbyszek, no ale to dlaczego?
się przeżegnać przez szczepienie. Albo ingerujesz w boskie sprawy, pamiętaj już. A więc to tak trochę jest i trzeba mieć szacunek dla tego, co się robi, będąc rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka. Szacunek dla dzieci, które się przyjmuje, szacunek dla własnej rodziny i to. Ale jest to wszystko możliwe właśnie, bo natura na takie przypadki. Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Thank you.